test nowości z firmy L'Oreal z serii True Match. Nazywa się to True Match Minerals Skin Improving Foundation. Czyli taki podkład w formie sypkiej mineralnej. L'Oreal miał już z tej serii podkład mineralny. Z tego co kojarzę, w zupełnie innym opakowaniu. Nie wiem, czy to jest to samo, czy to po prostu zmieniło się opakowanie, czy w ogóle cała formuła. Natomiast ja od razu powiem, że ja nigdy nie miałam z czymś podobnym do czynienia. Znaczy nie wiem, czy wam kłamie. Tak, jakieś 7-8 lat temu miałam minerały z Laura Mercier i byłam bardzo zadowolona, tylko że ja ich bardziej używałam, chociaż były trochę ciemniejsze niż moja skóra, tutaj na obrzeża twarzy. Jako taki puder, powiedzmy, wykańczający i on się sprawdzał znakomicie, natomiast chyba nigdy go nie używałam jako taki zwykły podkład. No i to spróbuję dzisiaj zrobić. Powiem wam nawet najpierw parę słów na temat tego podkładu, na temat tych minerałów. Ja go kupiłam w Rossmanie, od razu wam powiem, za coś koło 65 zł. Natomiast informacje wam tutaj powiem ze strony Lady Makeup. Jest to wielofunkcyjny produkt do makijażu twarzy. Łączy w sobie cechy podkładu i pudru. Widocznie poprawia wygląd cery już po 4 tygodniach stosowania. Skóra staje się gładsza, czystsza i wygląda zdrowiej. Twarz jest promienna i pełna blasku, a także wygląda naturalnie nawet po kilku godzinach. Konsystencja sypkiego pudru z lekkimi pigmentami daje efekt subtelnego i długotrwałego wykończenia. I może być stosowany na 4 różne sposoby. Jako baza pod makijaż, która ma wygładzać powierzchnię skóry. To ciekawe. No gdzieś już słyszałam tutaj na YouTubie na temat nakładania pudru pod podkład, ale tutaj się obawiam, czy to nie wyglądałoby za ciężko. Jako podkład, jako korektor i jako po prostu puder. Oczywiście jest mineralny. I sposób użycia. Na nakrętkę wysypać niewielką ilość kosmetyków, następnie wmasować produkt w pędzel w taki sposób, aby proszek zupełnie zniknął ze spodka oraz z pędzla. W zależności od oczekiwanego stopnia krycia można pokryć skórę twarzy jedną lub dwoma warstwami. I ja słuchajcie, tutaj widzę 4 kolory dostępne. Ja sobie wybrałam najjaśniejszy 1D łamany na 1W Golden Ivory. Odkręcimy go teraz. Fajne ma takie plastikowe opakowanie. Całkiem przyjemne, dosyć lekkie. Tylko nie wiem za bardzo, jak ja mam tutaj wysypać te minerały na to. Tutaj słuchajcie, mam taką naklejkę. Ja już go swatchowałam na ręce, na twarz jeszcze go nie nakładałam. On ma takie siteczko materiałowe, nie takie jak w normalnych pudrach, gdzie jest plastikowe. Pokażę wam może najpierw kolor, jak dam radę. Ja mam rękę dosyć opaloną, znaczy może nie dosyć, troszkę jest opalona. I mam teraz trochę samopalacza na twarzy, nie wiem czy on nie będzie dla mnie za jasny. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, kurczę, słuchajcie, chyba nie dam rady na to wysypać. A gdybym zrobiła tak. Nic z tego. Nie wiem, nałożę go na rękę. To siteczko wypuszcza bardzo niewiele produktu. Bardzo niewiele. Tak jak zwykle narzeka się na te sitka w pudrach, że za dużo pudru na raz wysypuje się. Tak tutaj stukam i pukam. No dobra, mam na razie tyle. Tutaj jest tyle. Zobaczmy. Będę go nakładać pędzlem z Glam Shopu. Te dwa. Bo trochę ta aplikacja jest niewygodna, powiem wam szczerze. No, ale dobra. Pracujemy tutaj ten podkład w pędzel. Zbiorę tutaj też trochę. Okej. Nie wiem, czy powinnam bardziej takimi ruchami go nakładać, czy bardziej stemplować.
zobaczę. Coś widzę, że tutaj pokrył twarz. Trochę zaczerwienia pokrył. Boję się właśnie, zawsze bałam się takich pudrów, że będą wyglądały ciężko na twarzy. Ale słuchajcie, wydaje się, że on ma takie delikatnie satynowe wykończenie, co mnie bardzo cieszy, że nie jest to mat. Nie wiem, ile tego pudru nakładam, ciężko mi teraz stwierdzić, bo po prostu wkładam tutaj pędzel i tak trochę się nabiera. Może wypowiedzą się dziewczyny, które używają na co dzień takich pudrów, jak to się powinno tak naprawdę nakładać. Dobra, zrobię wam przybliżenie po takiej pierwszej warstwie, jak to wygląda. No dobra, nałożyłam go już na całą twarz, nałożyłam go nawet pod oczy i na takie mniejsze miejsca, gdzie chciałam większego krycia, użyłam pędzelka Inglota 4SS. Widzę tutaj, że w kamerze skóra wygląda bardzo ładnie, jest taka lekko rozświetlona. Kolor jest całkiem fajny, natomiast kiedy podeszłam tutaj do światła naturalnego, bo tutaj mam taką mieszankę światła naturalnego i lampy, żeby była tutaj lepiej doświetlona, to powiem wam szczerze, że mimo tego rozświetlenia, tak z bliska ta skóra wygląda trochę sucho. Po prostu widać, że to jest puder. Nie bardzo ukrywa pory. Widać, że jakby takie, nawet powiem wam szczerze, nie wiedziałam, że mam trochę taką tą skórę przesuszoną. On to trochę uwidacznia. Widocznie trochę taką teksturę skóry, także nie wiem, może dla troszkę młodszych dziewczyn, tak koło 20, bardzo lepiej by to wyglądało. Ja wam zrobię zbliżenie. Jeśli chodzi o krycie, to powiedziałam, że jest takie no średnie, ale bez fajerwerków. Może można było jeszcze sobie tam podokładać tego pudru, ale obawiam się, że efekt pudrowości byłby większy. Wiecie co, on może nie jest taki mocno pudrowy, widywałam gorsze pudry, ale jednak widzę, że to nie jest to, co płynny podkład, jeszcze taki nawilżający, oświetlający, jak ja lubię. To nie jest to samo, widać trochę tego pudru. Porów raczej nie ukrywa, no widać odbija światło, więc ciężko by było, żeby ukrywał pory. Chyba bym się go bała nałożyć jako baza pod podkład. To, że był chyba zbyt duży hardcore, nie wiem, czy to by się nie zciastkowało. Ja chyba po prostu wezmę kamerę i pokażę wam się w świetle dziennym. Pokażę wam się po prostu za parę godzin, jak to wygląda. Hej, wracam do was, jest godzina 20:30, więc mam podkład na twarzy 7,5 godziny. I tak przed chwilą, słuchajcie, zastanawiałam się, zastanawiałam się, co wam powiedzieć. Jednak stwierdzam, że chyba minerały w tej formie są totalnie nie dla mnie. Mniej więcej po 4 godzinach ta skóra zaczęła mi się świecić. Może ona nie świeci się teraz też jakoś strasznie, bywało gorzej, ale no jednak trochę się świeci. Przede wszystkim to, co zauważyłam, to jest to, że on jednak trochę podkreśla teksturę skóry. Właśnie te takie jakby najgorsze mankamenty typu załamania skóry, typu pory. Właśnie widzę, że mi się tutaj tak trochę jakby porozwarstwiał na nosie, tak jakby posadzał się na suchych skórkach, których tak naprawdę nie widać gołym okiem.
normalnie. Tutaj widzę, że jakoś mi się upłosadają. Czuję się, jakbym miała strasznie wysuszoną skórę, chociaż tak naprawdę nie mam takiej wysuszonej. Właśnie to mnie strasznie dziwi. Tutaj w sumie zachował się całkiem nieźle. Tutaj lubią mi się rozwarstwiać podkłady często. Tutaj nie jest źle, ale właśnie tutaj w tych załamaniach skóry i ten nos jest chyba najgorszy z tego wszystkiego. No tutaj to mi się pościerał, no bo noski od okularów, wiadomo. Ale tutaj też mi się jakoś tak rozwarstwił. Powiem Wam szczerze, że to chyba nie jest podkład dla mnie. Ja nie jestem zbytnio zadowolona. No spróbuję go jeszcze jakoś poużywać, zobaczyć. Może właśnie tak jak wcześniej mówiłam, jako taki puder wykończeniowy, taką cieniutką warstwą. No ale ja nie jestem zadowolona, więc nie mogę polecić. W ogóle nie wyobrażam sobie, że mimo tych trochę rozświetlających właściwości, bo on powiedzmy z takiej odległości wygląda całkiem fajnie. No nie mówię teraz, tak, po całym dniu, ale wyglądał całkiem fajnie. Natomiast ja, jak wiecie albo i nie wiecie, lubię się przyglądać z bliska i po prostu przeszkadza mi to, jak no nie wygląda to po prostu dobrze i w świetle dziennym, a światło dzienne, jak wiadomo, jest bezlitosne. No widać te wszystkie pory, to wszystko jest takie... jakoś tak niezdrowo wygląda ta skóra, naprawdę, jak taka... Z jednej strony taka przetłuszczona, bo te pory są tak jakby bardziej, wydają się rozszerzone, a z drugiej strony sucha, bo tak podkreślone są trochę te mankamenty skóry, także nie wyobrażam sobie, że sucha skóra mogłaby używać tego podkładu mimo tych właściwości rozświetlających. No nie wiem, słuchajcie, no ja jestem na tą chwilę na nie, ale to jest moje pierwsze wrażenie. Popróbuję jeszcze, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Także ja Wam się jeszcze z bliska pokażę. Dodam jeszcze, że nakładałam go pod oczami i po prostu jakoś poosadzał mi się w załamaniach skóry, które normalnie są u mnie niewidoczne. Także no ja niestety jestem na nie i no nie mogę Wam polecić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jak zwykle, i zapraszam do komentowania. Może używałyście już tego pudru. Dajcie znać, czy Wam się sprawdził. No i do zobaczenia. Buźka.